Jeżeli też masz jeszcze, jesteś typem gruszki, to musisz koniecznie zwracać uwagę odbiory. Bo często gruszki założyłam, muszą mieć szerokie paski w najszerszym miejscu, tam gdzie są biodra. Niestety to jest niedobry zabieg stylistyczny. To jeszcze was poszerza, pamiętajcie. A pamiętajmy też, że szerokie biodra sprawiają, że noga wygląda no niestety jeszcze krótsza niż no, tak naprawdę jest. Jeżeli chodzi o bluzeczki dla naszej soczystej gruszki, to najlepsze będą, właśnie tutaj będzie pewnie zaskoczenie, dlatego że myślę się, w ogóle kobiety boją się właśnie pasków, że paski poszerzają. Natomiast w przypadku gruszki paski są bardzo dobre, jeżeli chodzi o górną część ciała, ponieważ zrównoważą nam bioderka. Już przechodzimy do następnego zadania. Bibuła, a bibuła jest? No to proszę już dać. Jedna pani skończyła i może przystąpić do następnego kroku. No jak ja zrobię kapelusz, może go założyć, jak pani zakłada. I podejść do posesji, i to pani właśnie. I kto podejdzie najszybciej, teraz zajmie pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Fajnie jest od tych kwiatów, że zawsze pojawia się wiosną. Zatem ta sukienka tak naprawdę też jest bardzo trendy, bardzo modna. Najlepiej wygląda taka sukienka z różowymi szpilkami. Jeżeli chodzi o płodne kolory, to widzimy w nich cząsteczkę niebieskiego, kiedy patrzymy na ten kolor. Natomiast ciemne kolory to takie, kiedy widzimy cząsteczkę żółtego. Jedyne, co musimy wiedzieć, to jakie typy urody posiadamy. I żeby to się dowiedzieć, jakie typy urody posiadamy, to są bardzo proste testy do sprawdzenia tego. Zapraszam też panią bardzo serdecznie, żeby spróbować teraz, w tym momencie, określić swój typ urody. Ponieważ będziemy teraz przechodzić po kolei przez takie małe testy, żeby sprawdzić, jakim typem jesteśmy. Przede wszystkim, drogie panie, musimy spojrzeć na kolor naszych żył. Trzeba spojrzeć tutaj na nadgarstek i zobaczyć jego kolor. Znaczy tutaj jest trochę trudno, bo nie mamy dziennego światła. Natomiast na dziennym świetle, jeżeli spojrzymy, to nasze żyłki będą koloru albo wpadać w kolor niebieski, albo w kolor zielony. Jeżeli w kolor niebieski wpadają, wtedy jesteśmy chłodnym typem. Jeżeli zielony, to wtedy jesteśmy ciepłym typem. Można sprawdzić to na kolorze szminki. Jeżeli pomarańcz będzie lepiej wyglądał, to znaczy, że mamy ciepły typ urody. Natomiast jeżeli róż nada naszej skórze więcej połysku, to wtedy to znaczy, że mamy właśnie zimny typ, chłodny typ urody. Jeżeli właśnie w naszej żółtędzie, w żółtejno najwięcej mamy złotych dodatków i uwielbiamy to, to prawdopodobnie jest tak, że jesteśmy ciepłym typem, tym lepiej się czujemy, tym lepiej wyglądamy. Tak więc, że za pomocą makijażu albo za pomocą kartą możemy zmienić lekko swój typ urody. Pani ma typ wiosny. I kolory, które do pani będą najbardziej pasować, to są złoto-brązowe, brązowe, czyli kolory, przy których pani odżyje. Zielona też pięknie będzie pani wyglądała, szwargowe zielenie na przykład. I takie bardzo delikatne kolory będą najbardziej pasować do pani, bo pani ma bardzo delikatne urody. Trzeba ją też w sposób delikatny podkreślić. Natomiast wystarczy mieć na przykład kompletówkę metaliczną i to jest całkowicie wystarczające, aby już wyglądać ładnie i pokazać, że znamy się na modzie, wiemy, co jest modne. Kolejny trend, który na przykład mi się bardzo podoba, to jest koszula męska. Taka koszula z grabieńca po prostu szafa swojego męża, bądź chłopaka. Lubię takie koszule kobiety, które stawiają na ponadczasową modę. Modę, która będzie zawsze modna. Właśnie, modę, która będzie zawsze modna. Uwaga, uwaga, dowiemy się teraz, kto dostał tą panią nagrodę. Po 5 godzinach pracy ciężkiej, stylistów, fryzjerów, wizerzy z poparowej, teteczki naszej. Dziękujemy wam za udział. Jak widać, pięknie wygląda właśnie w zielonym kolorze. Dziękujemy wam bardzo za aktywny udział.